spokojne popołudnie i szklanka mleka? Co mogłoby być lepsze? A może wolisz nieco akcji i dobrej zimnej coli? O nie! Co ona robi? Patrycja jest spokojna i słodka i uwielbia romantyczną muzykę. Jej całe życie jest jak walc. Patrycja uwielbia Oreo i nie może żyć bez mleka. Kamila jest pełna energii i uwielbia nowoczesne rytmy. Jest królową parkietu. Źródłem jej energii jest Kola. Jej przyjaciele są tak samo pełni energii jak ona. Kto wygra w tej bitwie? Jest spokojny i cichy wieczór. Dobre towarzystwo i miłe rozmowy. Nie ma nic lepszego niż klasyczna muzyka i kubek ciepłego mleka. Do tego pyszny kremowy deser. Czy to nie wspaniałe? To perfekcja. O, co za nietypowy koktajl mleczny. Ups. O nie, chyba mieliśmy mleczny wypadek. Nie panikuj. Patrycja zawsze ma zapas mleka. Ciepłe mleko jest takie relaksujące. Jeśli napijesz się go przed snem, to łatwo zaśniesz. Słodkich snów, Kasiu. A na imprezie Kamili nie ma miejsca na sen. Bawimy się. Zabawa trwa. Wszyscy tańczcie ze mną. Nikt nie może siedzieć. O, jeden z gości wygląda bardzo smutno. Chyba kończy mu się kola. Musimy naprawić tę sytuację. Na szczęście mamy specjalne kola drzewko. To twój napój? Tak lepiej. Nieźle. Znowu jest pełen energii. Król parkietu. Tańczymy do świtu. Koli starczy dla wszystkich. Dobry mleczny ranek. Śnieżno-biały pokój Patrycji pokazuje, jak bardzo lubi mleko. Zamiast plakatów z ulubionymi gwiazdami powiesiła obrazki ze świętymi zwierzętami. Krowami. Patrycja zaczyna dzień od szklanki mleka. To jej tradycja. W tym domu wszyscy uwielbiają mleko. Nawet kwiaty. Jest w świetnym humorze. Ptaki śpiewają jej w sercu. To będzie wspaniały dzień. Dobrze, Patrycjo. Wracaj na ziemię. A Kamila jeszcze twardo śpi. I nadal. I jeszcze. Dalej śpi? To musi się skończyć. Czy ona wstaje? Już 18. Wstawaj! No już, Kamila. Pora wstawać. Gdzie jest mój telefon? Czas się bawić. Podkręć muzę. Ona zawsze tańczy. Tak! Tyle energii. Nie, nie, nie. Kamila, zaraz spadniesz. Ups. Kamila, wszystko dobrze? Chyba tak. Idealnie! Oreo i mleko to świetne połączenie. Patrycja uwielbia przekąski. Ale Oreo jest w niebezpieczeństwie. Pojawia się para gołębi. Co one tak gruchają? Na pewno coś kombinują. Na co patrzysz? O nie, one też lubią Oreo. Patrycja, pomóż! Musimy coś z tym zrobić. Uciekajcie już, sio! A zwycięża? Patrycja! Uf, prawie straciła swoje ulubione ciastko. Nie martw się, Oreo. To już koniec. Uspokój się, już wszystko dobrze. Te paskudne gołębie już ciebie nie skrzywdzą. Tymczasem Kamila znowu się bawi. Podkręć muzę, wszyscy tańczcie ze mną. Ale Edward nie bawi się dobrze. Bardzo podoba mu się Elka.
Ale nie ma odwagi do niej zagadać. No tak, Kamila wie jak pomóc. Weź puszkę coli. Pij, Edward. Wow, zobacz! Co za zmiana! Jest nie do poznania! Edward jest najlepszy! Dziewczyny, nie wszystkie naraz! Po kolei! Wystarczy dla wszystkich! Violetka i Michał odwiedzili Patrycję. Dziś będą degustować produkty mleczne! Wspaniałe mleko z odległych szwajcarskich łąk! Michał mógłby być mlecznym sommelierem! A co to za słodziak? To kotek Patrycji, Mleczuś! Jest biały i puszysty jak bita śmietana. O, napój jest tak świeży i pyszny, że Michał szybko opróżnia szklankę. Nic się nie stało! Patrycja zawsze ma zapas! Chwilka! O, Mleczuś, też chcesz trochę? Naprawdę mu smakuje! Kociaki są takie słodkie, kiedy piją mleko. Gdzie idziesz, mały? Wraca Patrycja. Przyniosła mleko dla Michała. Oj, co ona robi? Nie, Patrycja, on to pił. Fuj, przestań. Z tego pił kot. Ale ona zrobi wszystko dla kolejnego łyka. Nie może się powstrzymać. Uwielbia mleko. Kamila i Rysiek wyprowadzają psa. Jest wspaniały! Kamila chce mu coś dać. Chce dać mu kolę zamiast psiego smakołyku. Nie, Kamilo, psy nie mogą pić coli. To pies, rozchorowałby się od tego. Kamila chyba nie jest gotowa, by mieć zwierzaka. Ale jest gotowa napić się coli. Wspaniale! Kamila pije ją do śniadania, obiadu i kolacji. Patrycja robi sobie kąpiel w mleku. To najlepsze na świecie. Tak samo jak Kleopatra. Patrycja lubi też bąbelki. Odkąd była dzieckiem? O, ale nie ma w tej wodzie piany. Co powinna zrobić? Co to? Przyda się mieszadło. Ubiję ją. Potrzebujemy więcej piany. Tyle bąbelków. Idealnie. Takie puszyste. Tylko nie przesadź i nie zamień kąpieli w bitą śmietanę. To jest niesamowite. Patrycja jest w mlecznym raju. Kamila też postanowiła się wykąpać. O, wanna jest napełniona kolą. Każdego dnia poznajesz coś nowego. Wszędzie kola. Miliony słodkich bąbelków. Kamila jest podekscytowana. O, a to Patrycja. Co ona robi? Chyba coś planuje. Nie, tylko nie mentosy. O nie. Mentosy plus kola dają eksplozję. Życie Kamili nie jest teraz takie słodkie. Uciekaj, Patrycja. Lepiej poszukaj miejsca, żeby się schować. Lucia nie może się zdecydować. Ale dziś gorąco. Chce się czegoś napić. Ale co wybrać? Uspokajające mleko czy pobudzającą kolę? Wybór wydaje się łatwy. Ale Lucia nie jest pewna. Patrycja i Kamila są dobre w namawianiu. Każda zachwala swój napój. Spokojnie, dziewczyny. Nie naraz. Kamila i Patrycja mogłyby ją rozerwać na pół. Na co masz ochotę? Miły, spokojny wieczór czy szaloną imprezę? Romantyzm czy akcję? Odprężające mleko czy pobudzającą kolę? Ale ciężki wybór. Co robią dziewczyny? O nie, Patrycja, dlaczego dodajesz mleka do coli? Czy Lucia ma to wypić? Dobrze, dość, czekaj. Dziewczyny, nie walczcie. Muszę spróbować. Czy jest pyszne? Czy Lucia jest zadowolona? Jej mina mówi wszystko. Przynajmniej przyjaźń wygrała. To było fajne starcie, co? Który z tych napojów wolisz? Mleko czy kole? Napisz w komentarzu. I nie zapomnij kliknąć lubię to, subskrybuj nasz kanał i kliknij w dzwonek, żeby nie przegapić innych śmiesznych skeczy od TrumTrum Select.